Ja się zdecydowałem wykonać muzykę Wagnera w takim opracowaniu dokonanym przez Lorina Mazella. To się nazywa Ring on a Worten, czyli ring, pierścień bez słów. To znaczy jest to esencja, jest to suita instrumentalna najbardziej znanych, a jednocześnie najbardziej efektownych fragmentów wagnerowskiego ringu, ujęta w jedną całość muzyczną, która trwa godzinę 20 minut. I cały ten utwór jest napisany wyłącznie na orkiestrę symfoniczną. Nie ma w ogóle śpiewaków. Wszystkie partie wokalne są jakby wplecione w tkankę orkiestrową. Przez to cała ta kompozycja jest takim katalogiem, bym powiedział, najlepszych pomysłów wagnerowskich. Można sobie to wyobrazić, jak jeden obraz z jednej opery Wagnera przechodzi w drugi obraz. Jest to świetnie zrobione. Całość poprowadzi Antoni Witt, który sam zaproponował wykonanie tej kompozycji. Jest to dla nas wielkie święto, bo jednak Antoni Witt po 20 latach wraca do Filharmonii Łódzkiej. A samo wykonanie też Wagnera w tym czasie jest pewną kontynuacją tego, co robiłem w zeszłym roku, bo przecież pamiętacie Państwo drugi akt Parsifala w wersji koncertowej. I w tym roku też nawiązuję do tego tematu wagnerowskiego tuż przed świętami wielkanocnymi. Chcę tę ideę rozwijać również w następnym sezonie, tak żebyście Państwo tę tradycję wagnerowską też odczuli. Ona jest bardzo żywa w krajach niemieckojęzycznych, ale nie tylko, bo przecież za chwilę będzie Walkiria w Met też. Tak, więc ten temat Wagnera żyje na całym świecie.